A tutaj złapałam taką ślicznotkę, takiego ślicznego gołąbeczka, jakie ma piórka ładnie ubarwione. Ale no nie dla tej barwy, tylko dlatego, że ma nóżkę tutaj w sznurkach oczywiście i go złapałam i mu będę odplątywać. Jakby się tutaj zacisnęła ta nitka, no to mogłaby mu amputować paluszki. Już go uwalniam. O, ja patrzyłam tam pod spodem, to myślałam, że to taka prosta sprawa, to tutaj widać te paluszki i po prostu jeden no już jest martwy niestety. No to takie sznurki właśnie przy sklepach, to już jest przy sklepie, bo ja jestem też przy sklepie. Pokaż się tu dziubulek. No, żeby mu ten drugi i trzeci też może poszedł. No, już go odplątuję. Zdezynfekowałam oktaseptalem. Już uwolniony, no najprawdopodobniej ten czarny paluszek to odpadnie, no to nie najprawdopodobniej, tylko na pewno, no. Jak ktoś ma wątpliwości, gdzie te gołąbeczki gubią te paluszki, no to właśnie w takich przysklepowych, takich sznurkach, takich, no, nie tylko, że przysklepowych, ale to są typowo tutaj w palet, taki sznurek był, to jakiś liczny gołąbeczek, o. Tutaj gołąbki dostały ziarka, ale, no, uciekły. Tutaj mam nawet woreczek. Bo ja tutaj jeszcze poluję na, ale nie wiem, czy dzisiaj będą dwa zaplątane gołąbki. No, teraz pewnie ucieknie, ale zaraz przyjdzie jeść, bo tutaj gołąbki dostaną. No i kochani, najważniejsze, że tego gołąbeczka złapałam, bo ja już tu trzeci raz przychodzę, żeby go złapać. Już myślałam, że mi się dzisiaj znowu nie uda, może tam dokleję, jak go widziałam pierwszy dzień, no zobaczę. Ale to najważniejsze, że go teraz złapałam. Nóżka do nóżki przyplątana, taki bidulek. No to by mu tu te nóżki już się tak pozaciskały, te nitki. Może ona nie jest taka mocna ta nitka. Nawet nie wiem, nie chcę tu, żeby... Nie, no raczej mocna. Jeszcze jednego to mam na jednej nóżce taką właśnie. Usiu, duszko mówi, już go rozplątuję, żeby się nie denerwował. Ja tylko pokażę, jak to mocno jest pozaciskane. Już mu tak przycięłam, żeby tu nóżka do nóżki, żeby się nie zaciskało więcej, ale o, jak pozaciskane. A tutaj towarzystwo dostało jedzonko, no bo na to łapanie to przecież kawki się zjawiły. Tu jest ta kawka bez dzióbka, ale nie wiem, czy akurat gdzieś, o, tam jest właśnie z takim pomarańczowym jeszcze na końcu sznureczkiem. No to teraz zaraz może zrobię zbliżenie. Jeszcze tamtego chciałam zawać, no ale tamten pół biedy, no na jednej nóżce ma, o, tam jest. To taki samczyk za samiczkami biegał. Zaraz jeszcze się przypatruję, czy tu nie ma tej kawki. Też ją widziałam i też jest filmik. Kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie. No po prostu sami też wspieracie gołąbeczki, bo tu tymi wyświetleniami z reklam są pieniążki, to dla gołąbków. No tutaj jest ten gdzieś, którego tutaj jest gdzieś ten, którego odplątałam, bo on już tutaj biegał. Może teraz odfrunął, ale troszeczkę utykał na tą nóżkę. No wiadomo, bo tam jak zdejmuje się tą nitkę, no to też leciutko zawsze się tam gołąbka urazi. Jeszcze mu dezynfekowałam. O, już się skończyło, już tylko została drobna kasza. Zaraz będę dalej karmić i może tamtego jeszcze, ale no, tego muszę odplątać. Ten gołąbeczek z brązowymi piórkami, a na tego drugiego to już bym nie rozpoznała. No i tamten biega za samiczką, więc dzisiaj znowu nici ze złapania tego gołąbka. Gdzie on jest? Frunął już wyżej. No ale ten ma odplątane nóżki, ten ma odplątane, trochę pojedzą, jest cwaniaczek. Cwaniaczek to też dowód na to, że i taki gołąbeczek też sobie radzi, taka bidulka, no nie taka bidulka, bo on był dwa razy u mnie, właśnie jak był w takim, bez ogonka był, jakiś tam po przejściach, plecy miał gołe zupełnie prawie, o, kto tu tak dziobie, może to cwaniaczek, to może to jest samiczka. No i no może być samiczka taka malutka. No i później był drugi raz zimą jakoś, bo to było tak, to
było tak, no mróz był po prostu, żeby te pióreczka mu rosły i tak go wzięłam jeszcze wtedy na wzmocnienie. No dobra, tamtego już chyba na razie nie złapię, ale te dwa tutaj najpoważniejsze przypadki zostały złapane, jeszcze dostaną jeść gołąbki.